Dzień dobry, witajcie. Dziś zapraszam Was na film, który będzie dotyczył mojej aktualnej zimowej pielęgnacji ciała. Pokażę Wam, jakie kosmetyki stosuję, jakie zabiegi stosuję, jak wygląda ta moja codzienna rutyna, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zacznę od porannej pielęgnacji i tutaj muszę napomnieć jedną ważną sprawę. Otóż jestem ogromną szczęściarą, bo nie muszę się rano śpieszyć. Mam taki zawód, wykonuję taki zawód, że jednak te poranki mogę sobie przedłużyć i wykonać więcej w tej porannej pielęgnacji, poświęcić na to więcej czasu. No i właśnie, co takiego robię? Wskakuję do wanny i łapię za ostrą szczotkę. Szczotkowanie ciała na sucho to jest świetny zabieg, jeśli chcecie się szybko rozgrzać, ale też pobudzić Waszą skórę do działania, zrobić sobie taki masaż całego ciała, no i oczywiście usunąć martwy naskórek. Ja do tej szczotki wracam regularnie, to jest marka Fridge, klub ostrej szczotki, fantastyczna, rewelacyjna. Jeśli oglądaliście moje filmy już z zeszłego roku, albo nawet jeszcze wcześniej, to pamiętacie, że wspominałam Wam wielokrotnie o tej szczotce, także szczotkuję moje ciało zawsze od dołu do góry, a następnie biorę prysznic. Pod prysznicem nie stosuję żadnych jakichś specjalnych żeli oczyszczających. Zwracam uwagę na to, żeby ładnie pachniały, dobrze się pieniły i były wydajne. I ostatnio bardzo polubiłam się z marką Bath & Body Works, ponieważ właśnie te żele spełniają moje oczekiwania. To nie są najtańsze produkty, to trzeba stwierdzić, ale bardzo ładnie pachną. Ten zapach utrzymuje się podczas kąpieli, później na ciele już go absolutnie nie czujecie. Natomiast właśnie, są wydajne. Wystarczy odrobinka, żeby ten żel ładnie się pienił i też fajnie oczyszczał nam skórę. Ten cały zapach umila proces pod prysznicem i to, co lubię w tych żelach, to to, że nie podrażniają mojej wrażliwej skóry i też jakoś specjalnie jej nie wysuszają. Ale ja oczywiście później stosuję balsam, więc nawet gdyby było takie delikatne wysuszenie skóry, to nie sprawiałoby mi to jakiegoś wielkiego problemu. Także ostatnio jest to właśnie ten żel. Ostra szczotka, żel i jeden zabieg, który dodatkowo wykonuję pod prysznicem. Nie robię go codziennie, natomiast robię go tak co drugi, trzeci dzień. I to jest coś, co pojawiło się stosunkowo niedawno w mojej pielęgnacji, bo odkryłam ten produkt i ten gadżet dopiero w 2018 roku. Marka Elancyl, która słynie z tego, że ma naprawdę bardzo dobre produkty ujędrniające, antycelulitowe oraz preparaty na roztępy i dla kobiet w ciąży. Ja tutaj mam żel koncentrat, który ma podziałać właśnie ujędrniająco na skórę, wygładzająco, ale w połączeniu z tym oto gadżetem daje jeszcze lepsze rezultaty i on jest stworzony właśnie do działania pod prysznicem. Dlaczego? No bo jak już sobie poszczotkuję ciało, umyję się, usunę ten martwy naskórek, to następnie odkręcam tutaj tą nakrętkę, wkładam do dziurki, która się tutaj znajduje, wyciskam produkt i masuję moje ciało. To urządzenie jest plastikowe, ale za to bardzo miękkie i całkiem ciekawie skonstruowane, stworzone tak, aby nie wypadało nam z ręki właśnie pod prysznicem, więc idealnie nam tutaj przylega do ciała i bardzo fajnie się nim masuje. Następny krok, zmywam ten cały oto koncentrat, spłukuję moje ciało, wyskakuję spod prysznica i chwytam po balsam, jakiś lekki produkt nawilżający albo coś mocniejszego, coś takiego gęstszego. Tutaj też nie ma dla mnie to jakiejś wielkiej różnicy, bo tak jak mówię, ja się nie śpieszę, więc nie muszę też nakładać takiego produktu, który momentalnie się wchłania i mogę się od razu ubrać. I ostatnio sięgam po balsam, taki body cream, który jest tej samej serii co właśnie żel pod prysznic. Bardzo ładnie tak świeżo pachnie, lekko cytrynowo, lekko pobudzająco, więc jest to bardzo fajne połączenie, jeżeli chodzi o poranki. Wmasowuję moje ciało, spryskuję się dezodorantem, który też już bardzo dobrze znacie. To jest borotalko, zapach takiego właśnie pudrowego preparatu. Bardzo go lubię,
On nie ma w składzie alkoholu, natomiast daje tę taką ochronę przez 40 godzin, 48 godzin, ale zawiera w składzie mikrotalk. I to nie jest preparat dla osób, które często mają podrażnienia tutaj w okolicy pach lub też boją się zapychania. Ja nie mam z tym absolutnie problemu, dlatego też regularnie wracam do tego produktu. Uwielbiam go i wielokrotnie Wam go pokazywałam. To nie jest dezodorant, który jest dostępny regularnie w sprzedaży w Polsce. Można go znaleźć w takich internetowych drogeriach. Kosztuje około 12, 15, 17 zł, w zależności gdzie go kupujecie. Ja najbardziej lubię wersję original, czyli w tym oryginalnym, takim pudrowym zapachu. Teraz już wiecie, jak wygląda moja codzienna poranna rutyna. Tak naprawdę nie ma w niej nic szczególnego, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała. No może oprócz tego szczotkowania ciała na sucho i tego dodatkowego zabiegu, który wykonuję, czyli tego koncentratu z marki Elancy. Wieczorem jest nieco inaczej, bo już lubię zrobić sobie taką długą, gorącą kąpiel z dużą ilością bąbelków. Wrzucam zawsze do kąpieli jakąś musującą bombę albo na przykład nawilżającą babeczkę z Aromatelli. Jeśli mnie śledzicie, to doskonale wiecie, że ja uwielbiam te bomby i babeczki i bardzo często Wam je polecam. I też w tej wieczornej pielęgnacji czasami lubię sobie poleżeć, poświęcam też na nią odrobinę więcej czasu. Raz w tygodniu sięgam po peeling do całego ciała i tutaj też muszę zwrócić Wam uwagę, peelinguję tak naprawdę wszystko, czyli zaczynam stopy, okolice pod pachami, żeby też tutaj usunąć ten martwy naskórek. Tak naprawdę całe ciało dosyć dokładnie i lubię takie ostrzejsze peelingi, które zawierają w sobie na przykład drobinki cukru albo drobinki soli. Nie sięgam po żadne gomarze i jakieś takie delikatne preparaty, bo tak naprawdę powiem Wam szczerze, że nie widzę sensu ich stosowania. Wolę, jak to jest taki mocniejszy zdzierak o bardzo ładnym zapachu, no bo oczywiście ta wieczorna kąpiel też musi być przyjemna dla naszych zmysłów. I ostatnio sięgam po taki oto produkt, jest to seria Japonia, zielona herbata, cukrowy peeling, który w składzie zawiera masełko shea oraz olej winogronowy, bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Wcześniej stosowałam, jeśli dobrze pamiętam, znaczy jeśli pamiętacie, peeling z marki Sanctuary Spa w takim bardzo fajnym słoiczku, i też polecałam go Wam w jednym z moich ulubieńców miesiąca. Natomiast teraz wykorzystuję właśnie ten oto peeling. No i tak jak mówię, peeling jak peeling, bardzo fajnie złuszcza, nie podrażnia tej skóry, chociaż ja przy mojej skórze wrażliwej muszę uważać, żeby te ruchy były delikatniejsze, żeby nie szorować tak mocno skóry, żeby też jej nie podrażnić. Ale jednak to takie głębsze oczyszczenie bardzo, bardzo lubię. I po kąpieli obowiązkowo masło. Musi być treściwe, musi być przyjemne, musi się długo wchłaniać i pięknie pachnieć. I tak naprawdę od grudnia zaczęłam stosować produkt marki Bandy. Jest to świąteczny pudding do ciała. Niestety jest to też kosmetyk, który pojawił się w ofercie tylko grudniowej. Edycja limitowana i nie jest on na stałe dostępny, ale jak widzicie, jego opakowanie jest ogromne, bo mam tutaj aż 400 ml. Bardzo ciekawy skład i dlatego go teraz używam i myślę, że w najbliższych zimowych miesiącach również będę po niego sięgać, a on ma tak fajną konsystencję i tak tłustą, przyjemną konsystencję, że uwielbiam go wsmarowywać na przykład w moje stopy, w łokcie, w takie miejsca, które są mocniej przesuszone. No i ten zapach przepięknie pachnie, długo utrzymuje się na skórze. Ale muszę Wam tutaj też wspomnieć o jednym masełku, które zaczęłam stosować w grudniu i myślałam, że będzie to mój hit zimowy, ponieważ uwielbiam je za zapach. Jest to marka Naturatif. Na pewno większość z Was kojarzy markę. Seria otulająca. Niestety, nie wiem co takiego się stało, ale coś producent zmienił w formule i kiedy zaczynam stosować nakładam masełko na moje ciało, to czuję taką warstwę tępą. Nie chce się ono dobrze wsmarować, tworzy też smugi i przez to nie jest przyjemne w używaniu. Bardzo kiedyś ceniłam tę serię za zapach, który długo się utrzymywał. Właśnie był taki otulający tą zimową porą.
sprawiał, że było nam tak przyjemnie i ciepło, jeśli chodzi o wieczory. No i też ta skóra ładnie pachniała, ale też była bardzo fajnie nawilżona. A teraz nie wiem, co takiego się stało i nie mogę używać tego masełka, no bo tak jak mówię, to nie jest przyjemna aplikacja. Mimo tego, że zapach pozostał ten sam i długo się utrzymuje na skórze, bardzo mnie ono irytuje. Także teraz sięgam po Bandy. Jestem bardzo zadowolona z tego kosmetyku i tak jak mówię, na pewno w najbliższych miesiącach będę się nim dopieszczać. Często dopytujecie mnie pod filmami, czy nadal stosuję bańki chińskie. Otóż jakiś czas temu zrobiłam sobie od nich przerwę. Do baniek chińskich wracam zawsze w okresie jesienno-zimowym albo zimowo-wiosennym, ponieważ mam skórę, która posiada tendencję do siniaków. Na samym początku, kiedy zaczynam działać bańką chińską, gdzieś tam te niewielkie siniaki się pojawiają, więc nie mogę tego zabiegu stosować latem. Natomiast, tak jak mówię, zrobiłam sobie przerwę od bańki chińskiej na rzecz tego preparatu, koncentratu marki Elancil. Zobaczymy, jak będzie. Na razie nie widzę jeszcze jakichś takich spektakularnych efektów i jeśli nadal nie będę ich widzieć, to myślę, że w przyszłym miesiącu z powrotem wrócę do bańki chińskiej. I kolejne pytanie, które bardzo często pada pod filmami, jeśli chodzi o moją pielęgnację ciała, to czy stosuję dermapen na ciało? Słuchajcie, ja nie mam takiej potrzeby, żeby stosować urządzenie dermapen na ciało, ponieważ nie mam jakichś widocznych rozstępów i też wolę podziałać zdecydowanie silniej, jeśli chodzi o celulit, właśnie bańką chińską lub masażami, bo według mnie dają one lepsze efekty niż dermapen. Myślę, że urządzenie dermapen możecie stosować, jeśli na przykład macie problem z nawilżeniem skóry i chcecie tutaj podziałać jakimś preparatem mocno nawilżającym lub, tak jak wspominacie, macie na przykład problem z rozstępami. Ale zaznaczam, jeśli chodzi o rozstępy, to pamiętajcie, że sens stosowania urządzenia dermapen i różnych preparatów działających na rozstępy ma tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te rozstępy są jeszcze różowe, bo kiedy rozstępy są już stare, białe, to nic Wam tutaj nie pomoże. Naprawdę, uwierzcie mi, bez żadnej ściemy nie podziałacie już wtedy absolutnie niczym. Tak samo dla mnie też nie ma sensu stosowania preparatów na rozstępy, jeśli tych rozstępów nie posiadam albo nie są one tak widoczne, a mogłabym stosować takie preparaty w momencie, kiedy coś by tam się rzeczywiście działo i na przykład polecam Wam, jeśli jesteście teraz w okresie diety, stosujecie dietę, próbujecie schudnąć, to wtedy warto wprowadzić do codziennej pielęgnacji preparaty na rozstępy, żeby ta skóra jednak była w dobrej kondycji. To samo w momencie, kiedy jesteście w ciąży, tutaj szukacie preparatów, które są przeznaczone dla kobiet w ciąży, aby zapobiegało powstawaniu rozstępom. Kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i odpowiedziałam na większość pytań, które pojawiały się bardzo często ostatnio pod moimi filmami. Jestem ciekawa, jak wygląda Wasza codzienna rutyna, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała. Przypominam, że linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj wspominałam, znajdziecie w opisie do tego filmu. I jak zawsze zapraszam Was do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!